Cześć, w dzisiejszym filmie chciałbym pokazać książkę Stefana Żeromskiego, wydaną w 1928 roku. Książka znajduje się w takiej oto oprawie. Oprawa nie jest niestety oryginalna, oryginalne oprawy były inne, ale widać, że ta oprawa jest zrobiona przez dobrego introligatora. Jest to książka Promień, powieści Stefana Żeromskiego. I dlatego ta książka jest ciekawa, ponieważ jest to wydane w 10. rocznicę odrodzenia państwa polskiego. Czyli w 1928 roku. Sama książka jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, nie ma na niej żadnych plam ani żadnych uszkodzeń. Wszystkie strony są. Pod koniec książki mamy spis rzeczy. I to już wszystko. Jeszcze tutaj ktoś napisał ołówkiem, który to rok. Mam nadzieję, że ten krótki filmik się podobał. Postaram się nie robić filmów o jednej książce. Zazwyczaj będę pokazywał kilka na jednym filmie. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. No a na razie, cześć!